Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, pytanie jest takie, czy Titanic, który jest prowadzony przez Bidena, powoli się zatapia. Subskrybujesz? Dziękuję. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No ta polaryzacja amerykańskiej polityki w 2021, no to po prostu jest nieprawdopodobna. No zaczęła się ona od George'a Busha, George'a W. Busha, dlatego że no były tam jakieś te problemy, kłótnie były o te karty głosujące, gdzie tam nie było dociśnięte, wciśnięte, tam sądy decydowały i tak dalej, i tak dalej. No ale 2000, kiedy George'a W. Bush doszedł do władzy, no to od 40 lat, to w zasadzie można powiedzieć od 50-60 lat, od II wojny światowej, no to amerykańscy komuniści chcieli doprowadzić do tej sytuacji takiej, jaka jest dzisiaj w 2021. W latach 1950 McCarthy to ścigał tych wszystkich komunistów. Było w zasadzie walka z komunizmem na całym świecie. Była wojna z komunizmem w Korei, wojna z komunizmem w Wietnamie, na Kubie, w Afganistanie. Ciągle ta Ameryka starała się zwalczyć komunistów. No i w 2021 komuniści przyszli do Ameryki. Jak oni to zrobili? No marszem przez instytucje. Dużo tych teoretyków marksistowskich po prostu wiedziało opanować umysł dzieci, opanować umysł młodych ludzi, no i wtedy polityka przechodzi. Marsz przez instytucje opanowali, uczelnie opanowali, gazety, telewizje. No do polityki też zaczęli się wciągać, no ale opanowali wszystkie te drugorzędne rzeczy, które okazały się pierwszorzędne. No i tak mamy tak jak dzisiaj to, co mamy. Amerykanie stoją po swojej linii politycznej, także lewactwo w ogóle kompletnie nie rozmawia z konserwatystami. Konserwatyści nie są w stanie rozmawiać z lewakami. Zawsze Ameryka miała sukces, osiągała sukces, bo był jakiś dialog, że jakoś ludzie się dogadywali, rozumieli, mieli wspólne zainteresowania. Teraz jest, powiedzmy, jeszcze gorzej, no bo platformy społeczne zostały opanowane przez lewaków. No i ci konserwatyści, którzy są jeszcze jakoś, są eliminowani. Dużo konserwatystów mówi, że powiedzmy taki kanał jak mój, że powinienem się przenieść na jakąś inną platformę. No ale to wtedy jest jeszcze gorzej. Trzeba walczyć z tą, stawiać jakiś opór lewakom. Nawet tutaj na tej platformie, no bo czasami może jakiś socjalista, komunista posłucha tego i powie, no może ten człowiek ma rację, może ja mam inne zdanie, no ale się zastanowi. Jeżeli czegoś takiego nie będzie, nie ma dialogu i konserwatyści będą na swoich platformach, lewacy będą na swojej, no to są takie po prostu echo, nie jedyne, jedno wielkie echo i wszyscy do siebie mówią to samo po stronie konserwatywnej, wszystko do siebie to samo mówią po stronie lewackiej i w ogóle nie ma jakiegoś porozumienia. Kiedy jest prawdziwe porozumienie? No kiedy prawdziwe porozumienie, no to jest wtedy, kiedy obydwie strony są jednak niezadowolone. To jakiś, trzeba to wszystko wybalansować, wyliczyć, popatrzeć, co jest możliwe, co nie jest możliwe. No i tak powinna działać demokracja. W Senacie Amerykańskim, no to tak miało działać, no bo ludzie to od setek lat rozumieją, że właśnie są ci, którzy wierzą w jednostkę, w pojedynczego człowieka, w sukces pojedynczego człowieka. No, czyli konserwatyści, czyli te podstawowe zasady, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, tego rodzaju rzeczy. Wszystko jest wokół jednego człowieka, wokół rodziny. No i wszystkie te rodziny tworzą tam wioski, miasta, narody i tak dalej. No i są komuniści, którzy wierzą, że jest po prostu najważniejsza jest wioska i w wiosce wszyscy są jednakowi i mają dzielić, zabierać i tak dalej. No i to jest to, co po prostu dzieli
społeczeństwo, lewactwo uważa, że dobro grupy jest najważniejsze, no i można poświęcić jednostki. Konserwatyści mówią, że jeżeli wszystkie jednostki będą miały sukces, no to i społeczeństwo będzie miało sukces. No i nie jest to takie skomplikowane, ale dlaczego wspomniałem o Senacie Amerykańskim? No tam jest tak zwana większa większość, no to także nie jest, powiedzmy, 50, połowa plus jedna osoba i to jest większość taka matematyczna, to jest, musi być 60%. Co to znaczy 60%? No 60% to znaczy, że na każdych dwóch przedstawicieli czy senatorów, którzy się przeciwstawiają, musi być trzech, którzy za czymś głosują, tak, także nie ma tego 50% plus jedna osoba. Nie może być 2,5 senatorów. Muszą się podzielić trzech, powiedzmy, i dwóch. I to jest ta większa większość. Tak śmiesznie mówiąc. No i to ma sens, tak? To ma sens, no bo jeżeli jest pół na pół, a żeby coś przegłosować, musi być 3-2, no to część z tej przeciwnej strony musi przemyśleć, musi pomyśleć i powiedzieć, okej, mój przeciwnik ma rację, zgodzę się z nimi i będą głosować. No co druga sprawa, co to daje, to jest to, że nie ma ciągle jakichś przepisów i ustaw wydawanych przez Senat, co 6 lat, no bo w Ameryce do Senatu ludzie są wybierani co 6 lat, 1/3 Senatu jest wybierana co 2 lata, także przez 6 lat jest rotacja. Do Izby Reprezentantów oni są wybierani co 2 lata, no i są nieustannie tam wybierani, także że co roku cała Izba Reprezentantów jest zaczyna się od nowa, Izba Senatu jest wybierana 1/3 co 2 lata. Także 6 lat i ciągle to się zmienia. No i nie rozmawiają. Jest tak jak ogólnie w Ameryce rozmowy polityczne nie były popularne. No w Polsce rozmowy polityczne no to były popularne, no bo w zasadzie za PRL-u tam do lat do Magdalenki, nawet po Magdalence, no to było tak, że było społeczeństwo, które było przeciwko rządowi, no i był rząd i partia komunistyczna PZPR, która miała tam 2 czy 3 miliony tych członków. No i całe społeczeństwo w zasadzie było jakoś w jednopartyjnym systemie, było powiedzmy przeciwko rządowi. Rząd był, zmuszał społeczeństwo i to było normalne. No i ludzie dyskutowali, rozmawiali. Później jak przyjechali, dużo ludzi, którzy przyjechało do Ameryki, zdziwionych było, że Amerykanie nie rozmawiają na tematy polityczne. No ale dlaczego nie rozmawiają na tematy polityczne? No nie rozmawiali, no bo każdy wierzył w demokrację, każdy wierzył w to, że mam swoje przekonania polityczne, idę, głosuję. I którakolwiek strona przeważy, no to wtedy mam szacunek dla tego nowego prezydenta. Mam nadzieję, że za 4 lata wybiorą mojego prezydenta i żadna ze stron nie jest wkurzona, nie jest kompletnie wkurzona na to, że nie wygrali. No bo tak samo jest zadowolona, że strona ta połowa wygrała, ale nie jest wściekła. W systemie jednopartyjnym ludzie są wściekli. Te 48%, powiedzmy, które nie ma nic do powiedzenia, jest wściekła. No i na dzień dzisiejszy właśnie mamy ten problem z socjalistami, że oni zaczynają głosować po linii partyjnej, nie dopuszczają tej drugiej połowy, no i ta mniejsza połowa jest po prostu wściekła. No i to i dlatego Joe Biden i jego partia po prostu się zatapia powoli się zatapia. Jest jeszcze trzecia grupa tych tak zwanych niezależnych. No niezależni, no to oni są niby niezadeklarowani. Co to znaczy? No w Ameryce jak się, no trzeba się zarejestrować jako wyborca, normalny człowiek mieszka gdzieś tam, rejestruje się, musi głosować,
jeżeli głosuje co roku, no to automatycznie to nie musi się rejestrować wtedy. Po prostu jak bierze czynny udział w wyborach, no to on jest tam pokazany jako czynny wyborca. No i to przechodzi. No ale trzeba się zadeklarować, czy republikanin, czy demokrata, czy niezależny nawet. No są, znaczy niezależny. Jakaś inna partia, powiedzmy zielona, to też jest taka oficjalna partia. No, niezależni, jak powiedzą, że się deklarują niezależnie, no to mogą później przyjść i dostać kartę wyborczą, jaką sobie poproszą. To także mogą głosować na jedną czy na drugą stronę. No i teraz ci niezależni, oni z reguły tak idą w kierunku liberalizmu, w stronę socjalizmu, ale mają spojrzenia te konserwatyzm taki społeczny, ekonomiczny i tak dalej, to bardziej w kierunku prawym. No i oni teraz już dużo więcej jest przeciwko Bidenowi niż była. Z reguły byliby za nim. Nawet wśród normalnych ten Gallup, ośrodek badań publicznych Gallupa, no to w maju też Biden miał poparcie 56%, teraz ma już 48%. No jak się mówi 50%, no to wiadomo, że to wszyscy demokraci na niego głosują, ale teraz już zaczyna pokazywać się, że nawet część demokratów nie popiera. No jest to jakiś taki częściowy wskaźnik polityczny, co się będzie działo, patrząc na ostatnie lata. No te wszystkie, kiedy Trump walczył, no to wszystkie te przewidywania to były o kan dupy w zasadzie, można powiedzieć. Wszyscy ci fachowcy to później tłumaczyli, że oni się nie zorientowali, bo to i tamto. Ale przez ostatnie 10 czy 15 lat ludzie przestali być uczciwi. Ludzie po prostu nie rozmawiają z nikim, nie dzielą się swoimi. To jest tak zwana cicha większość, tak? Ta szara większość, cicha większość, która już nikomu nie wierzy. No i Ameryka przestała wierzyć. Przestała wierzyć fachowcom, przestała wierzyć politykom. 55% Amerykanów ostatnio też były takie badania publiczne robione przez ABC, no to tam 55% po prostu uważa, że Ameryka, USA idzie w negatywnym kierunku, także to wszystko jest duże załamanie. 55% w maju tylko 35% uważało, że idzie w złym kierunku. To jest spora różnica. Jak się popatrzy na Bidena, jak się popatrzy na niego, no to co on robi? No on w zasadzie to nic nie robi. Ten Biden przychodzi jak ta kukiełka. Widać te sznurki pociągane za jego plecami. On przeczyta coś tam z tego czytnika, popieprzy trzy po trzy, no i później bierze tą rudą idiotkę Jen Psaki, która pieprzy, wije się, nie odpowiada na żadne pytania. Tam wybiera te pytania jak po prostu cukierki z miseczki. Robi co chce. Robi ci dziennikarze, no to nie są dziennikarzami już. Dziennikarz no to powinien szukać prawdy. Dziennikarz to powinna być czwarta władza, można powiedzieć, która pokazuje i walczy z niesprawiedliwością czy z nieprawdą, a teraz już to się nie stało. Biały Dom, te 2 tryliony dolarów, które następne rozdaje, no bo to już jest z której z kolei zmusili Trumpa, żeby dał tam 1,5 tryliona. To są spore pieniądze. To trylion, no to ma 12 zer. To można sobie wyobrazić, ile to jest trylion. No ale teraz Biden znowu rozpuścił 2 tryliony. Ludzie przechodzą na tym. No ci, co płacą podatki, to się wściekają. Ci, co dostają, no to klaszczą. No ale to jest jedyne, co prezydentura Bidena ma na dzień dzisiejszy. Rozdawnictwo i obiecywanie.
Biden spada coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej w tego lata. No najważniejsza sprawa w tym całym, w jego polityce, no to jest to, że on z takiego centrowego demokraty, zawodowego polityka, który w polityce był w zasadzie 50 parę lat, poszedł na smyczy komunistów ostro na lewo, jeszcze bardziej niż Roosevelt. No i to jest, no to jest smutne, to jest smutne. Biden jedyne co, to krzyczy ciągle o tych dostępie do wyborów. No dostęp do wyborów to jest normalny. Jeżeli nie wiecie, o co tu chodzi, no chodzi w tych dużo Stanach, no to po prostu ludzie mówią: zarejestruj się, przynieś swój dowód osobisty, możesz nawet przynieść dowód osobisty w dniu głosowania, ale musisz mieć dowód osobisty. To tego rodzaju rzeczy, no i komuniści mówią że to jest zabranianie dostępu. Konserwatyści mówią, nie ma głosowania kopertowego, nie ma wysyłania, trzeba osobiście. No i komuniści mówią, że to jest zablokowanie dostępu do głosowania. No, każdy normalny rozumie, że to po prostu głosowanie to jest rzecz święta. Każdy powinien zrobić to osobiście. No i nie można oszukać. Nie można oszukać osobiście. No to za oszukiwanie, no to ja bym powiedzmy kamieniował, tak? No, czy wieszał, czy robił jakieś egzekucje, albo co najmniej 10 lat więzienia. No, 5 może. 5 lat więzienia. No Biden odlatuje. On ostatnio powiedział, że przepisy, które Stany republikańskie wprowadzają na temat głosowania, no to on porównał do wojny tej secesyjnej, czyli odłączeniowej, tej bratobójczej, gdzie w sumie zginęło 500 tysięcy białych. 500 tysięcy białych, kiedy Ameryka miała jedną połowę, nawet jedną trzecią, tam chyba ze 100 milionów ludzi tylko było. Także, że 500 tysięcy młodych ludzi, którzy zginęło na 100 milionów, no to są nieprawdopodobne ilości ludzi. No i on to nazwał, że to jest najgorsza rzecz od czasów wojny secesyjnej i że to jest porównywalne do Jim Crow. Jim Crow, no to znaczy ta segregacja rasowa i ten ucisk, taki ten apartheid, nie wiemy, w południowej Afryce to się to nazywało apartheid. No to ten HR1 to House of Representatives, oni właśnie zrobili, te chcieli ustawy na temat tego głosowania. No Biden walczył z wiatrakami, nic w sumie nie zrobił, publiczność kompletnie nie ma nic połączenia z tym. Robią wszystko pojedynczo, legislatura jest tylko jednopartyjna, jest demokratyczna. Teraz ten styczeń, komisja do sprawy z 6 stycznia, no to została zrobiona jedynie wyjątkowo przez demokratów. Jacykolwiek republikanie tam mieli być, no to demokraci ich wyeliminowali, wzięli republikanów, którzy całują tyłek republikanom, zdrajców takich. Myślę, że ta cała publiczność, cała obywatele amerykańscy już po prostu są znudzeni, zmieszani, czy po prostu zszokowani tym, co Biden robi, jak człowieka się spytać, co to znaczy amerykański plan rodzinny, no to powiedzą, no tak, coś zrobili, tam kosztuje to 2 czy 3 tryliony dolarów, no ale nie wiedzą o co chodzi. No nie jest dobrze. Myślę, że Biden po prostu tonie dosyć szybko. Wybory 2022 po prostu pokażą, co Ameryka ma do powiedzenia na temat komunistów. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami monetyzowanego filmiku, czasami niemonetyzowanego. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję konserwatystom, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja.
Głosujcie normalnie, przekaz dla socjalistów, zastanówcie się, na kogo głosowaliście, zastanówcie się, na kogo będziecie głosowali. Socjalizm pogrąża Amerykę, Ameryka po prostu nie wytrzyma, Ameryka nie wytrzyma, musicie głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych.